Halo, halo, witam serdecznie chyba w 15 już odcinku z serii Avatar Frontiers of Pandora. No i w dzisiejszym materiale postaram się wykonać kolejne misje z tak zwanego domowego drzewa. Widzę, że na przykład u tej bohaterki cokolwiek mamy, więc zobaczmy. Rozmowa. My student Natu is quite the miserable little thing these days. It was a fall during her rookery climb. Her dreams were crushed and so was her confidence. Now she dreads to try her hand at anything. I'm sure her confidence will come back. Maybe she just needs encouragement. You see now where you fit in. We Aranahe may be great weavers, but Sarentu talents know how to spin great tales of hope and courage. I think Natu will open up to you. Everyone loves a little something new. She may even share her weaving skills with you. Dobra, śledzimy zadanie w takim razie i gdzie ono będzie? Cenna lekcja, poproś Natu o lekcję rzemiosła. To jest ta? Już właśnie nie wiem. Może o to chodzi? Nie. Czy mogę cokolwiek odebrać, ale w sumie nie wiem co dokładnie. Odbierz. No to ma całkiem niezłe statystyki. Na ramiona niech będzie. Projekt do wytworzenia. Czy mogę wszystko zabrać? Na czym to polega? Czy mnie to cokolwiek kosztuje? Nawet nie wiem. Let me know if I can help with anything else. Dobra, najpierw muszę bohaterkę znaleźć. A, dobra, to mamy pod X-em możliwość wyświetlenia. Jakoś tędy. Tapestry is so lacking. Why would Nafika ask me to do this? This is way too hard. No i tu? Nafika's hoping you could teach me more about weaving. I am afraid you are mistaking me for someone else. I cannot even fly an ikran to gather my own ingredients. How could I teach you anything useful? I can get what we need. Nafika thinks there's a lot I can learn from you. That cannot possibly be true. Why would she say such a thing? Whatever her reasons, I'm just here to learn. If you'll have me as your student, that is. There's not much I can teach you. But I suppose if you can get me some brusmos, I might be able to show you something. A może już to mamy? Nie wiem. Wykonaj projekt tak, jak żeby Natu widziała, jak pracujesz. Trzeba użyć innego mchu. Nie wiem, tutaj może być? Co muszę dokładnie wykonać? Dobra, więc jeżeli chodzi o tamtą misję, chyba jednak sobie ją wykonam kiedy indziej. To jest kilka takich głupich kwestii, że muszę po prostu albo przyfarcić, albo mieć właśnie jakieś inne jeszcze opcje. Czyli jeżeli chcemy wytworzyć ten item, nie wiem, napierśnik Natu, to na przykład musimy zabrać jakiś materiał charakterystyczny. Pokaż siedzenie materiału. Najczęściej rośnie w kamieniach właśnie w całym lesie. A muszę jeszcze przyfarcić, żeby padał deszcz na przykład, bo wtedy mogą tylko być znakomite materiały, które właśnie dopiero wtedy zbierzemy ten najlepszy składnik. No próbowałem to jakkolwiek znaleźć jeszcze w trakcie deszczu, ale nie, to trzeba przyfarcić tak naprawdę. Więc tą misję będę sobie robił w przyszłości, jak zbiorę te znakomite materiały i w zasadzie tyle. A tymczasem wykonam jeszcze jakąś inną misję. Sobie wróciłem do głównej bazy i rzeczywiście są dodatkowe zadania, których do tej pory nie sprawdzałem, więc no rozpoczniemy coś innego. I'm not sure who to talk to about this. I don't know how... Ah, maybe I shouldn't say anything. It's okay. You can tell me, Jin. Okay, thanks. It's Dani. She normally goes out with the others on their usual routes. But lately, she's been going off the beaten path. The others say she last went southeast all the way into the crater. And when she's back, she won't even look at me. Deflects whenever I ask her questions. Never a good time to talk. She's mad at you? Ha, no. Yeah, I wish it were that simple. But I know her. No, this is something else. I think this is my fault. A while ago, I brought up a topic that, in all fairness, I knew she didn't like.
I figured the timing was okay and that she'd... You know what? It's not important. I can check up on her if you'd like. Listen, Danny's the toughest person I know. But this place is dangerous, as you know. I don't need to know where she's going or what she's doing. I just need to know she's okay. Dobra, musimy kogoś sprawdzić. Zobaczmy, sieć zadanie. No to sobie wykonamy teraz. Poszukaj Danieli, by uspokoić Ginę Younga. Daniel często obserwuje placówki ZPZ. Dobra, zobaczmy. Czyli to jest w sumie niedaleko. Misja na piątym poziomie. Raczej powinniśmy dać radę. Więc ruszamy 500 metrów. No w sumie właśnie zwracam uwagę, jakie są misje poboczne w naszej głównej bazie. Jeszcze headquarters od ludzi ruchu oporu, więc warto było zobaczyć. Do tej pory się na innych kwestiach jednak skupiałem. W tym drzewie Navi, więc rozpoczniemy jeszcze poprzednie zadania. Są nawet na niższym poziomie trudności, więc zróbmy właśnie w takiej kolejności najpierw. Nieopodal może być też jakaś placówka ZPZ podobno. Zobaczymy. Mogą być kłopoty. Od razu jakąś broń może wyjmijmy i przy okazji może jeszcze mech odnajdę. Właśnie na skałach. Podobno ma się znajdować inny mech, który jest super wartościowy. A do tej pory nie widziałem, to jeszcze niebezpieczne zwierzęta. Agresywne. Też ich lepiej nie drażnić. No i dobra, zaraz jesteśmy na miejscu. To są jakieś pozostałości po ludzkiej cywilizacji. No jestem na miejscu już, tak? O co dokładnie chodzi, trochę wyżej. Nie ma żadnych zagrożeń. Jest trochę materiałów. O, dobra, da zeskanować kamanę. Co jest? Hakujemy, jak się hakuje. Gdzieś muszę dostać. Tyle. Odnowiona strzelba, obrażenia 70, zobaczmy inwentora. Nie no, moja obecna bije o wiele lepiej. Obrażenia 3. Mam jakiś lepszy karabin? Niestety nie mam. Mój karabin jest jakiś beznadziejny. Muszę właśnie coś lepszego znaleźć. Ale do tej pory nie miałem żadnych podobnych opcji. Danny came out here. Alone. No traces of anyone else. Where did she go next? Traveling light. Had rations. A faint scent. But it's there. No dobra, czyli tyle z badania. Od razu mamy ślad. Sprawdź podśrodkowym. Podążaj za zapachem od stacji paliw. To jeżeli pod środkowym się kliknie, to na stałe jest mi wyświetlane. Nawet w sumie nie wiedziałem. Może się przyda. Gdzie mnie to zaprowadzi? Urwał się ślad? Co jest? Dalej tędy. Przez gęstą dżunglę. Bez podpowiedzi bym się nie domyślił, jak trzeba iść. Czasami ścieżka jest oczywista, ale nie w tym przypadku. Gdzie my idziemy? To są jakieś nowe tereny? Nie wiem. Jeszcze mnie tak daleko nie było. To w sumie początek gry się tu rozpoczynał.
Gdzie ona zawędrowała? Aż tak daleko, naprawdę? Kto by się spodziewał? Jeszcze jakieś niebezpieczne rośliny, zobaczmy, sprawdźcie, o co chodzi. Episod, dziwne drzewo o kwiatach, które przypominają kaktusy. Kiedy dojrzeją, wybuchają i przyczepiają się do pobliskich powierzchni. Może warto jednak nie podchodzić. Co my tu mamy? A to ona. So, how much did Jin tell you anyway? He only mentioned a topic that he shouldn't have brought up. Yeah. That. Timing couldn't be more off. Talking again about starting a family. With your return, Jin saw hope. But I saw the unspeakable evil they've done to you. And what they're gonna do to all of us. So, is that why you're out here? Could say that. I cover a lot of ground in a day. Finding vantage points, identifying potential kill boxes, trying to make us safe, if that's possible. Many of our people can't imagine how bad things will get. I can. Ask the trapped wildlife I came across. Couldn't free it without harming it. Where'd you find them? Northwest of HQ. I wish there was more I could do. Leave it to me. Dobra. Odszukaj uwięzione zwierzę, które wypatrzyła Daniela. Była na zwiadzie. Tędy przy okazji, co ja w ogóle odnalazłem? Czy to nie jest jakiś początek gry w tym miejscu? Nie pamiętam. Zaraz, zaraz. Wydaje mi się, że początek gry się odbywał właśnie za pomocą tego przejścia. Musiałbym wejść i zobaczyć jeszcze raz. Tak mi się właśnie wydaje. No to w sumie ciekawa sprawa. Dobra, czyli misję mamy gdzieś tędy. Czyli po raz kolejny sobie zaznaczmy, najlepiej o tak. No i szybka podróż. Będzie najlepiej. Kolesia już akurat nie ma. Już mu nie powiem tak szybko. Nowości. Bohaterce, że wszystko z nią w porządku. Będzie musiał poczekać. Nie, początek gry raczej dosyć szczegółowo został sprawdzony. Jeszcze są jakieś bardziej południowe tereny. Jakieś plaże, czy jak je nazwać. W sumie najszybciej by było może za pomocą jeszcze tego Ikara, czy tam, jak on się nazywał. Dobra, wzywamy. Przejdź mi tutaj, tak daleko. Ej, co jest? Nie mamy, ale dziwna sprawa. O, nareszcie. Potrzebuję pomocy, sojuszniku. Tak będzie o wiele prędzej. Jest Temek. A gdzie jest ta misja dokładnie? Jakoś o wiele wyżej. To nie ma innej opcji. Pionowo do góry fruwamy. W takim razie... No, wspinaczka by jednak długo zajęła. No tak, to w sumie już jesteśmy zaraz. Nurkujemy. O, jest rzeczywiście chyba jakieś zwierzę ląduje. Pytanie, jak jeszcze mu pomóc? Kiedyś widziałem podobne łamigłówki. No i co jeszcze mógłbym zrobić? Jest jakiś panel? Może muszę to rozwalić jakoś? A, czyli na tym polega sprawa, okej. Okay. Widziałem kiedyś podobne mechanizmy. Wildlife jest bezpieczna teraz. Dobrze. Jestem glad, że...
to me. Our little chat reminds me... It's been a while since I talked to anyone about this. About anything on my mind, really. I'm back at HQ, near the entrance. Can we talk more? I'll meet you there. No dobra, w takim razie jeszcze wracamy do głównej bazy, czyli szybka podróż. I zobaczymy, jakie będzie zakończenie. W kwaterze głównej się znajduje Tessona? Chyba tak. You're back. For now or... Do I have a choice? I'm trying to keep us safe. Trying to keep my husband safe. Maybe you should talk to him. Tell him what's on your mind. He seems so in love with you. Jin's got so much love in him, it'd be selfish for me to hoard it all to myself. Only makes sense he'd want a family. Back on Earth, I grew up in a harsh place, shaped by people like Mercer. Always people like him. That look in my parents' eyes always stuck with me. A mix of warmth and fear of failing to protect the one thing that mattered the most. Hell, that animal you freed, it'll look after its own one day, and it'll know that pain. I don't think it's thought that far. It's in its nature to produce offspring and protect its young. Like all parents, I guess. Yeah, just... Dumb instinct and love. Jin can't imagine me failing. He loves me too much. And I don't know how to tell him I'm terrified. I should talk to him. Dobra, misja wykonana. No, proszę jeszcze jakkolwiek nasilić fia moment. Dobra, surowe jedzenie biorę i tyle. To wystarczy. No, mamy jeszcze kilka fajnych rzeczy. Zobaczmy sobie umiejętności. 3 punkty. Taida, agresywne podejście tym razem. Co jest? Aby odblokować tę umiejętność, odblokuj poprzednie. A, tego jeszcze nie mam. Zwiększa o 15% obrażenia zadawane oznaczonym wrogom. W sumie nie oznaczam zazwyczaj, ale no dobra. Może się nauczę. To jeszcze zadania, cenną lekcję na razie nie mogę zrobić. Muszę stworzyć szal Nate'u, ale... No właśnie, super silny mech jest wymagany w znakomitym stanie. To jest jednak całkiem ciężkie do wykonania. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze jakieś są inne misje poboczne w obecnym miejscu. Chyba rzeczywiście coś tu mamy, rozmowa. I to nawet całkiem sporo. Hey, you see anything good out there? Let me know. I could do with a better rifle. Mine's fallen apart. Supplies seem low around here. Things aren't so different here than in my hometown. You get up, you fight, you eat, if you're lucky. Then you lie down and you get ready to do it all over again. I figured at least with the RDA, the food would be good. It wasn't. No wonder you left. I saw what their soldiers do to people here. People like you. I told Jin, get your stuff, we're leaving. He was happy to leave as well? Jin would be happy anywhere. Give him a stove and some timber to whittle and he'll die happy. A coś jeszcze zrobimy o tej bohaterki? Raczej nie. No to jest ta, z którą miałem misję. What are other Na'vi like? Are they chill or more, you know, Sotlek style? I thought you liked Sotlek. I do, totally. He's great. Kind of aloof though, right? I mean, you and the other Saren too are cool, but you were raised by humans, so it's not the same. No, it really isn't. I didn't mean to imply. Oh. That was offensive, wasn't it? Sorry. God, I should really just shut up. Quiet observation, Priya. I know you didn't come to Pandora for quiet observation. Well, no. I wanted to see alien life up close. I mean, I'd only seen Na'vi in pictures. Not like you're some kind of specimen.
When I joined the RDA, I thought I was signing up for adventure, you know? When I saw what they were really doing here, I was straight out the door. I just want to make a difference. And make friends. Not be friends. I feel a bit useless here sometimes, out of place. I don't really know how to talk to people. I get too excited or too quiet, you know? I know how it feels to be out of place. Right. Of course you do. Same boat. We'll find our way together. Dobra, zobaczmy jeszcze jakieś inne może rozmowy. Zbierz notatki. Może oprócz właśnie misji będą też jakieś rozmowy ciekawe. Oh, your bow. I have to ask, what kind of wood is that? Is it Delta? I'm not sure. It must be. Very pliable, you know, but strong. Really an excellent wood to work with. I'm gonna use some for the outdoor space. Make it a little more Na'vi-friendly. I think Nora would appreciate that. Priya mentioned most of your people refuse to use metal. I agree, honestly. Why use cold, clinical steel when the warmth and life of wood is available? Cold and clinical sounds more like the RDA style. Ha, right? Let me tell you, building for them was no fun at all. But construction's my game. I actually had no idea what was going on out here till Danny told me. She was sick with it. And it's hard to get a reaction out of Danny, so I know it must have been bad. So you left the RDA because of her? Well, of course. She's my wife. We met on mission training, actually. Got married right before we left Earth. It's weird. It was only a few months ago, but with the trip, we've been married for years. People think she's cold, but that's crap. You just have to get to know her. Jest zimna? No nie wiem. I'm just some jarhead, but even I can see the work you're putting in. Is that? You still have Mercer's walkie-talkie. It doesn't work anymore. I just like having it, okay? Don't make a big deal out of it. I'm not. I'm surprised. That's all. I know things are different now. And I have to be tough. It's just... It's how I used to... We don't have to get rid of everything they gave us. Mercer wanted Na'vi and humans to work together. Cooperation is what makes for successful ventures. Only together will we build a better Pandora. You remember? Mercer doesn't care about Pandora. Or us. Well, we're working with the humans here anyway. Still cooperating for Pandora. Nie, może warto było porozmawiać tu z niektórymi, handel. Come to gear up. Okej, lepszy karabin szturmowy. Części zamienne za mało, wymagane 30, a ile mam osobiście, nie mam pojęcia. Mogę odebrać lepszy karabin. A, mam 29 części zamiennych, naprawdę. Obrażone 70. Kurde, tak mało mi brakuje, naprawdę. Nie wiem, czy warto było teraz brać. You take care of yourself. Gdzie są części zamienne? Coś bym zabrał sobie z przyjemnością. Okej, jakieś lepsze staty, zobaczmy. Dobra, wytrzymałość i kara, czy to jest takie dobre? Obrażenie przy trafieniu w słaby punkt. No nie wiem. A, bo dobra, niech będzie. Czyli siódmy poziom postaci wybiliśmy, wspaniale. Hey buddy, you doing okay? Ruffling feathers? Making waves? I don't think so. I meant, never mind. I'm just talking. Stream of consciousness, right? Sometimes I just start talking and I keep going until someone shuts me up. Must be weird for you here. Out of that school place. Tap. What did Alma tell you? Not much, to be honest. And I've been here since the RDA's first go of it. Met Alma at Hell's Gate.
So she didn't tell anyone about us? I mean, she didn't say much about what she'd been doing before the rebellion. I can see why. She was like, hey, want to save this world? Hell yeah. There was no changing the RDA from the inside. It's rotten to the core. Well, you know that. Then Jake Sully said we could stay here. If we helped. And you started a new life. It's been rough, no lie. There were more of us. Pandora's harsh. Unforgiving. Gorgeous, though. A real Medusa. And we all have things to be ashamed of. To answer for. Penance, my dad would say. Nie, tych rozmów jest naprawdę bardzo wiele, jak sobie możecie zaobserwować. Ciekawe, czy byłyby jeszcze jakieś inne misje poboczne. No nie wiem, czy potrzebuję, szczerze mówiąc. Wolę jakieś inne bronie, kamizelka ochronna. Te projekty to są za darmo, z tego co rozumiem. Nic nie tracę. Dobra, niech będzie. Jeszcze z kimś porozmawiam, nie widzę. Może jakieś inne misje poboczne by były. Jeżeli mi pamięć nie myli, to było nawet kilka pięter. What will the Aranahe think of? Maybe the Aranahe will come here now to meet us. They won't like us. A to ma jakąś misję. Dobra, to zobaczymy. Może w przyszłym odcinku. Coś jeszcze więcej? Oh, you're here. Excellent. Ta, dwie misje. Jeszcze misja główna gdzieś była w okolicy. A to już nawet nie wiem gdzie. Coś jeszcze miałem. A, przeszukaj. O, części zamienne. Zaraz sobie pójdę wykupić. Ta z kolei coś ma? Did you know the sap in Dapplefet can act as an insect repellent? How amazing is that? All this time, I thought it was basically aloe vera. I learned about Dapplefet in school. How it's cooling, soothing. It stores water, too. It really is a marvel. It's exactly the kind of thing I wish I'd discovered. To make a better earth for Emily, my daughter. Maybe you still can. Yeah, maybe. Still, even if I do, there's no way home. One downside to leaving the RDA. The only one. But Pandora is my home now. It's strange to think she's all grown up now. I find myself wondering what kind of music she likes, who her friends are. At least staying here, I can remember the little girl I left behind. The Emily I know. Dobra. Jeszcze kogoś mamy interesującego? Ktoś potrzebuje jeszcze czegoś, albo pani? Chyba nie. Anahe on our side. We have a fighting chance. Those Ikran are ferocious. Dobra, już więcej rozmów nie widzę. W każdym razie jest są za dwie albo trzy misje do wykonania poboczne. To jeszcze będę wykonywał w wolnej chwili. Chyba już rozmawiałem z nim. Co ja robię? Morduję tutaj ludzi. Dobra, handel w każdym razie. Odbierz, to jest ten za 30. 6 obrażeń, dobra, biorę. Czyli mamy nowy karabin szturmowy. Zobaczmy inwentory teraz. I chciałbym mieć ten karabin. No, to są lepsze statystyki. Przedmioty kosmetyczne to już mi niestety nie stać. Wygląd z kolei. Nawet nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. Modyfikacja wyglądu tak samo wygląda jak oryginalne. Dobra, w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem całkiem duże postępy. Jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. No i będę właśnie wykonywał kolejne misje poboczne z głównej bazy ruchu oporu.
Dobra, więc dzisiaj to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.